Hej, witam was bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście Kałach, a to już jest kolejny epizod z naszej serii Gwineo. Moi drodzy, słuchajcie, ciężko się robi, jeszcze raz ciężko. Bardzo ciężko mi tutaj tych panów przebić. Tutaj sobie uzasadniamy, o ile pamiętam. No, jeszcze troszeczkę to potrwa. Zamierzam tutaj się bronić, mocno bronić, jeżeli o to chodzi. Mógłbym nawet wezwać do wojny na przykład Turcję i zdesantować się jakoś. Mimo że nie mam dużo statków, to no jednak jakąś tam flotylę mam, 80 statków. Tutaj o, bomba nuklearna za bombą nuklearną. Witam was bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć pewną sprawę. Słuchajcie, od niedawnego czasu nagrywam Mountain Blade Warband na dodatku DLC Vikings. Bardzo mnie ta seria jara. Ogólnie sam jestem, to jest może dziwne, ale sam jestem tą serią zajarany i aż mógłbym wstawiać 5 odcinków dziennie i nie mogę się aż po prostu doczekać, aż ona po prostu się rozkręci, ta seria i tak dalej. Jeżeli jesteś moim widzem, który oglądał mnie tylko Hearts of Iron 4, to chciałbym ci powiedzieć, że naprawdę zrobiłbyś mi fajną przysługę, gdybyś jednak poświęcił te swoje 5 minut życia, wszedł na kanał, poszukał Warbanda i zostawił mi łapkę w górę czy coś takiego. Przynajmniej materiał będzie mógł dotrzeć do osób, którzy naprawdę lubią Warbanda, do osób, do których naprawdę lubią oni Warbanda i tak dalej, nie? Oczywiście przebijanie mogę sobie tutaj zapomnieć, o czymś takim jak przebicie. Infrastrukturę tutaj niby coś budujemy powoli, no i staram się to zrobić w miarę szybko. Dagestany i tak dalej, wszystko się polepsza. Tutaj w sumie supplies'y powinny być troszeczkę lepsze, jeżeli o to chodzi. Wprowadziłbym tu jakieś pancerniaki do przebicia się, mógłbym to zrobić, ale nie wiem, czy to mi się kompletnie opłaca. Mam 20 tysięcy, no teraz 19 sprzętu piechoty na minusie. Robi się dość szybko, bo około 100. No dajmy na to 300 sztuk dziennie się robi ten sprzęt wsparcia. Czołgi się nie, na przykład robią bardzo powoli. Mógłbym wezwać NATO do wojny, które by mi naprawdę ulżyło, jeżeli o to chodzi, ale nie chcę tego robić. Chciałbym po prostu spróbować sam swoich sił, wiecie, przebić się czy coś takiego, spróbować ich unicestwić, bla bla bla. Mam 18 dywizji pancernych, prawda? Okej, korujmy wszystko jak najtwardziej się da. Połowę z tych dywizji wyślę tutaj i spróbujemy się przebijać, prawda? Spróbujemy, zobaczymy jak to wyjdzie. Nie wiem, weźcie do Teheranu te dywizje. Dużym problemem jest to, że o, mechanizm mi dopiero teraz wyszło na jakikolwiek plus. Zaatakowali mnie Rosjanie teraz. Mam nadzieję, że uda mi się wybronić, mimo że tutaj widzę linia popuściła. O mój Boże, zostaliśmy okrążeni przez tyle jednostek, że to dosłownie się w pale nie mieści. Macie się przebijać wszyscy. Macie usunąć ten front i przebijać się na południe wszyscy. Wszyscy mają się przebijać. Macie to zdobyć. Macie to zdobyć. Świetnie, dobrze, udało mi się. No powiem wam tak, przesrana sprawa. Tu jest tylko i wyłącznie problem z infrastrukturą, z niczym więcej. Gdyby infrastruktura była troszeczkę większa, to bym się przebijał bez żadnego problemu. I teraz to uczynimy. Dobra, przebiliśmy się, świetnie. Wy szybko spróbujecie go okrążyć. Wy ruszycie tu, a wy ruszycie tu. Wy dacie radę? Nie. Dlaczego? Bo tu jest oddział pancerny, który prawdopodobnie może mnie przebić i unicestwić. Ej, udało mi się przebić, dobra. Dobra. Będziesz? Będziesz. Świetnie. Aha, pięknie. Udało nam się, moi drodzy. Zajmuj to, zajmuj to. Podziel się, bo Ruscy ruszyli. Trzeba tutaj zrobić szybki blitzkrieg, szybką ofensywę, moi drodzy. Chciałbym, żebyś tu wszedł. Tu jest infrastruktura na jakimś poziomie, no w miarę powiedzmy. Dobra. Oddziały pancerne ściągamy z Iranu do to miejsce. Ty, piechota, chciałbym, żebyś tu weszła. Byś po prostu mi obstawiła te tereny. Halo, Kartus. 46 z 60 dywizji? Jak to? To jest możliwe. Weźmy, dorzućmy tutaj te dywizje piechoty. Te dywizje górskie, przepraszam. Daj mi północ. Ty się przebijaj tu. Ty się przebijajcie tu. Wy też lećcie jakoś na północ. Bo muszę zajmować tereny po prostu z infrastrukturą. Jeżeli o to chodzi. To bardzo mocno musi być tutaj ogarnięta infrastruktura. Tu w miarę jest i tylko nie wiem, dlaczego nie przysyłamy tutaj więcej jednostek. 18 dywizji stoi tu, pancernych. Dzieżka stoi na obronie, super. Ty, dlaczego tutaj jest supplies coś? Problem z supplies'ami? Infrastruktura poziom 10. Port poziom 10. Robić. Jak najszybciej. No i zaczynamy się przebijać. Słuchajcie, bardzo dużo myślałem nad tematem rozmownym dzisiaj.
o czym moglibyśmy sobie pogadać. I powiem wam, że tak, doszedłem do paru wniosków. Może w następnym odcinku, dajcie mi znać w komentarzach pod tym, ok? Mimo, że taki materiał już nagrywałem, to w formie takiej, nazwijmy to formą edukacyjną, mógłbym wypowiedzieć się, co sądzę o powstaniu warszawskich, o powstaniu warszawskim, o powstańcach i tak dalej. Więc dajcie mi znać po prostu, czy byście chcieli, no. I ja wtedy postaram się dostosować, jeżeli o to chodzi. Tutaj obstawiłem wszystko czołgami i widzę, że tutaj problemów za dużych niby mieć nie mamy. Nawet tą dywizję piechoty po prostu cofnę. Was przebiję się tutaj, postaram. Wami się przebić. Bardzo ważne jest to, żebyśmy zdobywali kolejne tereny. Bo tutaj już widzę, że naprawdę infrastruktura idzie coraz lepiej. I właśnie, w sumie stań tutaj. I zrobimy tak, że postaramy się przebijać w tą stronę, żeby ich troszeczkę tutaj im teraz popsuć infrastrukturę. Więc ja bym dosłał tę dywizję tutaj, najchętniej. Na tą prowincję. Takie mądre jakby relokowanie. W tym odcinku nie będę się wypowiadał na tematy powstańcze i tak dalej. Nie chcę jeszcze tego robić. Jeszcze. 2, 5, tutaj wyślij. Oczywiście będę musiał obstawiać sobie ten teren, który zdobędę, bo sami widzicie, jak to jest. Postaramy się troszeczkę poprzebijać. To jest bardzo słaba infrastruktura, jeżeli o to chodzi. Te dywizje, no, powinny zajmować jakieś pozycje, ale tego po prostu, no, nie robią. Wyślijmy to na południe. Chciałbym po prostu wasze ataki jakoś później porozdzielać, jeżeli by się po prostu dało. Wyślij to tu, a to zostaw. Czegoś mi znowu brakuje? Stali, ale to bardzo dużo tej stali mi brakuje. Dlaczego? Ukraina mi da stal. Super. State Integrated, dziękuję. Wiecie co, chyba wyłączę na potrzeby tej serii po prostu Calling States'a, bo to się nie opłaca, jak mam 14 milionów manpowera, tak szczerze. Po prostu i tak dużo. Pięknie, przebijamy się. Jedną dywizję zostaw. Jedna dywizja na południe, w sumie ty się możesz przebijać. Super. Czy wreszcie wejdą jakiekolwiek dywizje wojskowe tutaj? Chciałbym, żebyś tu wszedł po prostu i na całej linii frontu się rozprzestrzenił. Chciałbym, żebyś zaatakował to, a wy żebyście zaatakowali mniej więcej tak. Właśnie, dobra, super. Powinienem to też przebić. I tutaj może powstać kocioł, który chciałbym wyeliminować jak najszybciej po prostu. Bo oni mogą chcieć się wydostać stąd. Mają bardzo duże na to szanse. Wycofaj się. Nie, nie, nie. Wycofaj się. Prawda? Super. A ty zostaw tu jedną dywizję. Super. A ty pchaj w to. I ty mu pomóż. Nareszcie piechota idzie się rozejść. Damy radę? No bardzo ważna jest to prowincja. Chciałbym ją zająć, nie ukrywam. Bardzo dużo dywizji wycofali Rosjanie też, z tego co widzę. Ale kocioł i tak nie zostanie domknięty. Z tego co możemy zauważyć. Bym się chciał tu przebić z pomocą piechoty, a was dwóch wysłać na północ. Żeby po prostu im to uniemożliwić. Dobra, jakiś tam kociołek powstał, super. Dobra, będziemy się przebijać. Proszę cię, zajmij to, błagam cię. Świetnie, dobrze, o to mi głównie chodziło. Żebyście po prostu to zajęli i troszeczkę odepchali tych Rosjan. Chciałbym, żebyś tutaj walczył. Powinniśmy sobie poradzić bez problemu, bo to jest straszny stack dywizji. Straszny stack dywizji, stack armii. Dobra, podejdź. Podejdź tu. I czy teraz będziesz miał na tyle infrastruktury? Będziesz miał, dobra. Ja dywizje pancerne grupuję teraz w tutaj. Dobra. Tutaj. Nie wiem, po co ja w sumie te Field Hospitale badałem, jeżeli sami chyba rozumiecie. Jeżeli one mi się całkowicie nie przydadzą, bo mam ponad 13-14 milionów, no mam 14 milionów manpowera, więc naprawdę mi się nie przydadzą. Okej, obijaj mi się w ten sposób. Dobrze, że tam mamy jakąś tam piechotę za sobą. W sumie mogę anulować cel na to państwo, bo już mi całkowicie nie będzie potrzebne. Zdobyłem tutaj dosyć duży, no dosyć dużo infrastruktury. Jeżeli o to chodzi. Świetnie. Nie chciałbym zrobić tego, co zrobił Adolf. Zbytnio dzielić tej armii i tak dalej. Dzień uwag, dziękuję, zróbmy to. Ulepszajmy sobie lotnictwo, które o Wolgograd może być. Które w 100% będzie nam potrzebne w walce z... No po prostu w walce, moi drodzy, z tym.
będzie nam potrzebne w walce z NATO. Po prostu nic twoje tyle. Signal Company 2, bardzo dziękuję, bardzo szanuję za to wyszukanie. Tego nie mogę zrobić, Arte mam na full, to mam na full, świetnie, to też mam na full, pięknie, czyli ja mam po prostu teraz wolne okna badawcze. Myślałem tutaj nawet nad bombami nuklearnymi, ale zadecydowałem się ich po prostu nie używać w walce z Rosją, bo mi są na razie niepotrzebne, chyba że będę ich potrzebował, no nie wiem, do zdjęcia, dajmy na to, ej, moglibyście w sumie uderzyć. No, w sumie możecie uderzyć. Mhm. Zajęłeś Wolgograd? Ej, kurczę. Leć tutaj na południe. Leć na północ. Leć tu. Ej, bo ja mam szansę się przebić, naprawdę tam dojechać do końca. I stworzyć wielki kocioł. Weź się uspokój na razie. Rozstawcie się na froncie. Dlaczego tylko 8 dywizji tu jest? Że kazałem praktycznie każdemu pancerniakowi tu się dostać. Prawda? Nie, ty nawet nie atakuj, ty lecisz tutaj, stary. O, właśnie o to mi chodzi. Postaramy się ich okrążyć. Sądzę, że to będzie dobra opcja. Oho, świetnie. Połowa tego od razu do przodu rusza. Połowa tego rusza tu. Postaramy się ich okrążyć, zrobić takiego skorpiona, ale nie skorpiona jednocześnie. Mhm, dobra, świetnie. Dwie dywizje ruszają tu. Jedna zostaje. Mamy to, czy tego jeszcze nie mamy? Dobra, zobaczmy. 100? Mamy to. Świetnie. Boże, udało nam się. Aha, Ruscy mogą przechodzić przez Ukrainę. Pięknie. Dobra, musimy w takim bądź układzie odciąć Rosjan od Ukrainy. Mhm. Uda się, czy się nie uda? Może się uda. Później tu, na południe byś może uderzył ty. Tu mamy za dużo oddziałów pancernych. Podeślij to na północ. W ten sposób jakoś. Ale oni tu dalej mają porty, wiecie o co chodzi. Rostów trzeba zająć. Świetnie, mamy Rostów, dobra, push. Push. Mhm. Pięknie zajęte, szkoda, że mogą się wycofać. Naprawdę bardzo żałuję. Mhm. Puszować, moi drodzy. Bo to nie pozostaje nic innego jak wykończenie ich. Wycofują się, dobra. Oj, kurde, ciężko. Broni mamy 1000 na plusie, bardzo fajnie, nareszcie. Oni się wycofują teraz przez Ukrainę, no to oni sobie chyba ze mnie jaja robią, prawda? Tyle, kurka wodna, no. Tyle się starałem, żeby cokolwiek wymyślić, żeby to przebić, żeby jakoś... A oni mi się przez Ukrainę wycofają. Czajcie to? I Ukraina jest jeszcze w NATO. Nie no, po prostu to jest śmiechu warte, prawda? Ktoś sobie ze mnie jaja robi. Właśnie w tym momencie. Naprawdę żałosne to jest. Zabijaj północ. Ja pierdzielę. Dobrze, że tu jest infrastruktura. Weź mi to chociaż, zajmij te tereny. I tyle. I już będę miał taki mniej więcej front wyrównany na północy. Wejdź tu, nawet się nie bój, człowieku. Oni stoją przed linią frontu, oni się jeszcze ustawiają do ataku. Ruscy się wycofują, już nic nie będą robić. Ruscy się poddali. Zająć mi tutaj Krasnodar. Zrobić mi tu infrastruktury. Bo jak nie zawołamy do wojny NATO, to wszystkie tereny pójdą dla nas, więc... Dobra opcja. Po prostu mi to wyplewić, no. Ruscy wracają? Mam nadzieję. Mam nadzieję, że piechota sobie tutaj po prostu poradzi, bo bym się załamał już psychicznie. Naprawdę. Dobra, trzeba zrobić przyczółek po drugiej stronie rzeki. W razie czego. Dobra. Próbujemy zrobić przyczółek. Idź tu, człowieku. Wbijaj się. Jesteś lepszy od niego. Mocniejszy, silniejszy. Dobra. Wybijesz to i ja ci ustawię inną linię frontu. Ja pierdziu. Naprawdę. Wszystko mi uciekło z tego mojego najlepszego kotła na świecie. Czy ten przyczółek się przebije, czy nie? Tam ciągle wsparcie dostają. To się nie dziwię, że tutaj stoimy 2 godziny, moi drodzy, na rzece.
Zobaczymy. Przyczółek mi się akurat bardzo przyda. Zajęliśmy? Świetnie. Teraz już nie wejdą z terytorium neutralnego na moje, więc świetna sprawa. O co mi tutaj... Ojej. Dobra, nieważne. Obstawić mi przyczółki i wszystko. I ustawa tak taki. Dobra. Musisz wspomóc tutaj moje armię, no. Oni się wycofają sami, gdy w momencie, gdy zobaczą, że zostaną okrążeni. Powinni się poddać. Dobra, udało się przebić. No i tak, tymi oddziałami pancernymi będę musiał teraz przebijać rzeki, że tak powiem. Bo, no, sami widzicie, że moje dywizje są zbyt słabe, żeby to po prostu ogarnąć. Muszę przebić po prostu rzeki, nie mogę zostawić miejsca, w którym oni by mogli się okopać. Jakkolwiek. To nie brzmi. No, w sumie po co ja chcę ich okrążać, jeżeli oni tak mają przejść przez Ukrainę, więc... Stanąć. Stanąć w miejscu. Ty masz świetnie, bo ty masz tutaj panzer lidera i tak dalej. No i teraz będziemy mogli chyba przepuścić ofensywę, jeżeli o to chodzi. Mamy w ogóle jakieś nowe jednostki, możemy werbować. Dobra. Nie wiem, 8 dywizji wystawię po prostu. Tutaj. Zapomniałem poszukać tego moda, co znosi limity marszałków w Modern Day'u. Bo to jest mod taki stricte kosmetyczny, ale dużo jednak by mi pomógł w tej sytuacji na przykład. A my teraz jedziemy tutaj pobić tą rzekę, że tak powiem. W sumie tutaj stańcie. Poczekaj, 11 dywizji będzie leciało tak, tak, tak i tak. Dziękuję. Połowa wojska tu i tu. Dobra, udało się to okrążyć, dobić to. Nie pozwolić im się po prostu... No nie pozwolić im po prostu stąd wyjść, no. To tu dużo mówić. Unicestwić, po prostu. Przeorganizujemy zaraz front. Znowu mi czegoś brakuje, znowu mi brakuje stali. Dobrze, że Ukraińcy współpracują i ze mną, i z moim wrogiem. Naprawdę, to bardzo dobrze świadczy o naszych stosunkach tutaj w NATO. Dobra, olać. Rozstaw front. Nie wiem, co z tymi 18 dywizjami zrobię. Niby teraz podbicie Rosji nie powinno mi przysporzyć żadnego problemu, ale... No, nigdy nic nie wiadomo, mam tylko 60 dywizji. Jak na to patrzę. Daj mi więcej po prostu o parę stali, bo z tego co widzę, to już wolę mieć nadwyżkę. Dobra, gotowi? Ruszaj, piechoto. Ruszaj, pancerniaku. O, nareszcie, moi drodzy, ustabilizowaliśmy sytuację tak, że mamy swobodny przepływ po prostu supplysów i infrastrukturalnie tutaj rządzimy. Rosja jest z nami w stanie wojny, Pakistan i Białoruś. Ja bym zawołał NATO, ale NATO mi jest całkowicie na razie niepotrzebne, jak mam być z wami szczery. Za niedługo te dywizje się wystawią. Od razu polecam na front. Z tego co widzę, moje dywizje pancerne naprawdę mocno się przebijają, jeżeli o to chodzi. Chociaż Rosja ma bardzo dużą jedność narodową, prawda? 82, it needs to have less than 20. No to jeszcze Moskwa, Sankt Petersburg i tak dalej, Murmański jakieś i... Chiny raczej nie wypowiedzą wojny. Ej, co jest dziwnego? Chiny przegrywają wojnę z Indiami. Indie mogą tutaj naprawdę postawić się w roli takiego dominatora, jeżeli o to chodzi, z tego co widzę. Ciekawa sprawa. Przebijamy się, to się przebijamy, ja się bardzo cieszę. Ale wygonić to wojsko rosyjskie z terenów Ukrainy będzie bardzo ciężko i podbić Białoruś. Ale po prostu, no, nadzwyczajnie w świecie mamy za mało wojska, nie? Na takie rzeczy. Ta trzecia linia frontu. Marinesów dosyłam do Sowietów. Do Sowietów, do tego. Ja pierdzielę, ale żem front narysował, naprawdę. Weź to gdzieś tak narysuj z jakimś byle jakim planem i leć. Niby lecą szybko. Każe im najpierw podbiec tutaj. Mogli morzem przez Turcję przelecieć, no ale widzę, że jej jest sprytniejszy ode mnie. O, pierwszy kociołek. Znaczy pierwszy, już nie pierwszy, tylko ten się udało wybić. Słuchajcie, gdyby Ukraina zanulowała im tutaj dostęp ruskim, to ja bym pół ich armii wybił. Na tutaj. W tym miejscu, co zrobiłem ten kocioł. Pół ich armii wypadło. Jak nawet nie całość.
Pokaż. Dobra, zrobimy dodatkowe 25 dywizji w momencie, żebyśmy się mogli tutaj, moi drodzy, przebijać przez tą Rosję. 20 dywizji Marines idzie dość szybko, są już na terenach Iranu. Ale zobaczcie, przez całą wojnę NATO nie zawołałem, a NATO mogłoby tutaj naprawdę bardzo dużo zmienić, jeżeli o to chodzi. Ale widzę, że w tej wojnie muszę naprawdę postawić na przemysł tutaj zbrojeniowo-pancerny. Bo z tego, co widzę, to przyszłością będą w tych wojnach czołgi. I może nawet wbije się po prostu od pleców w Indie. Tutaj Rosjanie i Pakistańczycy coś robią. Ja tutaj wystawię te 25 dywizji i każę im to po prostu odbijać. Ten pan już ma pełną infrastrukturę. Szanuję go poniekąd. A te 20 dywizji dopiero teraz dotrze na teren i będzie mogło się rozstawiać na froncie. No, proszę się rozejść. No i moi drodzy, tak wygląda podbój Rosji. Tak wygląda podbój Rosji. Wystarczyło tylko ruszyć front, chwila skupienia i to jest praktycznie tyle. Nie chcę obstawiać, broń Boże, Ukraińców tutaj, frontu ukraińskiego. To mi naprawdę nie jest mi na rękę. Nie będę ich nawet wołać do wojny, no. Tutaj widzicie, Rosjanie sobie przechodzą teraz przez te tereny. No to jest śmiechu warte po prostu, naprawdę, to jest śmiechu warte. To mi jaja, bo on cały czas ma tu organizację, ten koleś. To są mega jaja. Weźmy, dajmy tutaj ciebie. Dobra, wiecie co? To może nie będzie aż tak bardzo groźne, jak w ogóle ta Rosja cała. Więc ja to lepiej wystawię do Rosji. Do pana tutaj z frontem niebieskim. Jak najszybciej. 15% to będzie good. No Rosję podbijemy prędzej czy później, ale będę musiał przeorganizować front i to strasznie teraz. Dobra, weź ty, ustaw mi taki front, stary, żeby po prostu szedł od tego. Tak, będziesz tu miał taki plan ataku, nie? Postaw się. 38 twoich dywizji. Chciałbym, żeby atakowało głównie z lewej strony, z prawej strony, przepraszam. I żeby szło na przykład tutaj, nie? O właśnie, super. I ty będziesz się wystawiał do tej linii frontu. Proszę o reorganizację. O, będę musiał tych ruskich tutaj wyjaśnić. Dobra, niech oni przeorganizujmy sobie jakkolwiek ten front, bo tutaj widzę, jest naprawdę ciężko. Jedna dywizja, gdyby Ruscy użyli mózgu i po prostu pusznęli, to byłby koniec. I ta niebieska armia po prostu ruszy, nie? Bo tutaj nie ma co przedłużać. Czekajcie, wystawię te dywizje. Wezmę z tego raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wezmę te pięć, wyślę po prostu tutaj. I zaatakuję. Dam wam byle kogo. No, Alex nie jest takim w sumie byle kim. Ale słuchaj, ty push. Niebieski niech leci. Ten drugi bardziej niech obstawia ten front. A my się mamy tutaj rozprzestrzeniać i zajmować coraz to większe połacie terenów. Okej, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym pomyśle, który wam zaproponowałem w poprzednim, czyli w tym. I tyle. Żegnam się z wami, moi drodzy. Następny odcinek już jutro, albo jutro będzie ta notuwa. W sumie nie wiem. Zobaczymy. Hejka.